Dziękujemy za tą historię dla dzieci. Teraz jeszcze przed kazaniem chciałbym przeczytać kilka tekstów z listu świętego Pawła do Rzymian jako tekst przewodni do kazania. Czytam teksty z 13 rozdziału od 1 do 5. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się bać władzy? Czyń dobrze. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Zapraszamy teraz naszego pastora Marcina do wygłoszenia Słowa Bożego. Niełatwy fragment Paweł przeczytał, prawda? Znajduje się on właśnie w liście do Rzymian w 13 rozdziale od 1 wersetu. Jeśli macie swoje Biblię, to proszę, żebyśmy otworzyli ten fragment Pisma Świętego. Jesteśmy po wyborach do Sejmu, Senatu. Jakieś te akcenty władzy się zmieniły, ale chcę być bardzo dobrze od samego początku zrozumiałym. Ja nie chcę, żeby to kazanie było polityczne. Absolutnie jestem bardzo daleki od tego. Ale mimo wszystko Biblia daje nam pewne wskazówki, ponieważ władza się zmieniła, jedni są zadowoleni, drudzy są niezadowoleni, drudzy będą ubolewać przez całą tę kadencję, inni będą może szczęśliwi, nie wiem, chociaż zawsze są narzekania. Więc słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się troszkę bliżej temu fragmentowi Biblii. Ja zdaję sobie sprawę, że on może jest trochę trudniejszy, może nie z wszystkim będziecie się zgadzać, co tutaj powiem, ale niech to będzie też przyczynkiem do tego, żeby trochę pomyśleć nad tym, co jest tutaj napisane, co apostoł Paweł napisał, żeby to trochę bardziej przestudiować. I Panie Boże, proszę też, żebyś dał mi mądrość, abym to mógł właściwie przekazać. Słuchajcie, kochani, czy łatwo poddawać się władzy? Czy łatwo poddawać się władzy? Oczywiście cały czas słyszymy jakieś narzekania, jakieś krytykę rządów. I czasami moglibyśmy sobie pomyśleć, no to jest trochę przeciwne temu duchowi, w którym pisał apostoł Paweł właśnie te słowa. Kiedy jeszcze pomyślimy, że apostoł Paweł pisał to w latach 52-56 naszej ery, wiecie, kto wtedy był cesarzem w Cesarstwie Rzymskim? Neron. Neron. W tym czasie apostoł Paweł pisał te słowa. Oczywiście Neron w tamtym czasie jeszcze nie zaczął krwawych prześladowań chrześcijan, ale no, był jaki był, prawda? Był jaki był. Paweł zresztą wiedział z doświadczenia, że władza często jest niesprawiedliwa i nieprzychylna nawet dobrym ludziom. Kiedy na przykład czytamy taki fragment z Biblii, jak drugi list do Koryntian, rozdział 11, drugi list do Koryntian, rozdział 11, tam apostoł Paweł opisuje nieco ze swoich doświadczeń i on tutaj w 24, 25 w wersecie napisał: od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego.
Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Szczególnie chodzi mi tutaj o to, że od władz żydowskich apostoł Paweł napisał, że otrzymał 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Prawda? Władza to władza, prawda? I wiecie, on po takich doświadczeniach potrafił napisać w liście do Rzymian, niech każdy człowiek, niech się poddaje władzom zwierzchnim. Od Rzymian, chociażby znamy to z dziejów apostolskich, Filipi otrzymał też karę chłosty. I wiecie, i mimo tego typu doświadczeń on napisał, poddawajcie się władzom zwierzchnim. Tak? My z dziejów apostolskich w sumie znamy tylko jeden przypadek, kiedy on był wychłostany przez Rzymian. Natomiast tutaj on nam mówi, że 3 razy był chłostany, raz ukamienowany. O tym też nam dzieje apostolskie sprawozdają. Więc możemy zobaczyć, że apostoł Paweł wiedział, co to znaczy zderzyć się z niesprawiedliwą władzą, a mimo to napisał takie słowa. Tak? Mimo to napisał takie słowa. Adresaci w Rzymie, prawda? Pierwotni adresaci tego listu, chrześcijanie w Rzymie, którzy byli i z pochodzenia poganami, ale też byli z pochodzenia Żydami, tak, bo to była taka mieszanka kulturowa w tym zborze. Oni też nie tak dawno, przed napisaniem tego listu, zderzyli się z dekretem cesarza Klaudiusza, który nakazał wszystkim Żydom opuszczenie Rzymu. Prawda? No wyobraźcie sobie, że teraz wszystkim adwentystom każą wyjechać z Polski. Prawda? No byłoby to dosyć trudne. Żydzi podczas trwania II wojny światowej doświadczali tego typu rzeczy. Tak? Że przychodzi ustawa i wszyscy w najlepszym przypadku muszą się przeprowadzić. Ale mimo to zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł zdecydował się napisać takie słowa i zobaczcie, że jego zalecenie jest bardzo powszechne, bo on mówił, każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim. Władza nie zawsze jest sprawiedliwa, nie zawsze jest przychylna, ale apostoł Paweł jakby sugeruje z tych tekstów, że lepsza taka władza niż brak władzy. I tu też pamiętacie być może w księdze sędziów wybrzmiewa tam kilka razy coś takiego, kiedy Izraelici jeszcze nie mieli króla. Prawda? Izraelici nie mieli jeszcze króla i tam pamiętacie, że wybrzmiewa kilka razy pod koniec tej księgi, że każdy robił to, co mu się wydawało słuszne w jego oczach. Ale jeżeli pamiętacie, to w księdze sędziów dzieją się największe potworności w narodzie izraelskim. Jeżeli zapomnieliście, co tam się dzieje, to przeczytajcie sobie dzisiaj po południu rozdziały od 19 po 21. To po prostu człowiek myśli, co tam się działo po prostu. Co tam się działo? Zupełna anarchia. Bez władzy jest... Z władzą jest źle. Ale bez władzy Biblia pokazuje, że potrafi być jeszcze zdecydowanie gorzej. Słuchajcie, jak było z Jezusem? Jak było za czasów Jezusa? No bo czytamy tutaj o tym, co się działo w życiu Pawła, ale jak było za czasów Jezusa? Czy łatwo było, wiecie, Jezusowi też powiedzieć tego typu słowa, kiedy on mówił, że oddajcie cesarzowi, co jest cesarskie? Prawda? W Ewangelii Mateusza, kiedy wygłaszał kazanie na górze, to też pamiętacie, on nawiązał w pewnym momencie do tego, jak Rzymianie, rzymscy żołnierze traktowali Żydów. Tak Pan Jezus powiedział, to jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, 41 werset, kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Rzymscy żołnierze mieli taką władzę nad Żydami, że mogli powiedzieć, słuchaj, ty teraz masz mi przenieść ten ładunek milę, prawda, do miejsca, którego ci wskażę.
I Pan Jezus jakby powiedział, wiecie, Żydzi byli buntowniczo nastawieni do Cesarstwa Rzymskiego, które go okupowało, ale Pan Jezus dawał im do zrozumienia, poddajcie się tej niesprawiedliwości. Tak? No bo to jest niesprawiedliwość, jak rzymski żołnierz nakazał Żydowi teraz, żeby niósł jakiś tam ciężki ładunek przez milę. Rzymscy żołnierze mogli bez pytania przymusowo wypożyczać na przykład zwierzęta albo jakieś inne narzędzia od Żydów i ci nie mieli prawa sprzeciwu. Czytając sobie takie tło historyczne, co się działo za czasów Jezusa właśnie w tych relacjach Rzym-Izrael, no można na przykład doczytać się, że Piłat wprowadził armię, która na swoich sztandarach miała wizerunek cesarza. A trzeba wiedzieć, że Żydzi nie tolerowali, żeby w Jerozolimie, gdzieś tam w okolicy świątyni były jakiekolwiek wizerunki. Tak? Oni natomiast, i to było jakby ugadane z cesarstwem rzymskim, natomiast Piłat nic sobie z tego nie robił i wprowadził armię, która miała te wizerunki cesarza. Zaczęły się protesty, ludzie byli gnębieni właśnie przez armię rzymską, kiedy wychodzili na te protesty. Później była taka sytuacja, że Piłat z siłą zabrał pieniądze świątynne na budowę akweduktu. Żydzi byli oburzeni. Jak święte pieniądze można zabrać ze świątyni, prawda, i w jakichś tam rzymskich celach, żeby były wykorzystywane. Znowu zaczęły się protesty, wielu Żydów wtedy zginęło. I te wydarzenia działy się za życia Jezusa. W innym, w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza, też Jezus powołuje się akurat też na takie jedno wydarzenie, które gdzieś tam się działo. 13 rozdział i tutaj od pierwszego wersetu. W tym samym czasie przybyli do Niego, do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Prawda? Żydzi składali ofiary, a czytamy, że Piłat, ten sam Piłat, pomieszał ich krew z tymi ofiarami. I odpowiadając, Jezus rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. No właśnie. Więc można zobaczyć, że niesprawiedliwości za czasów Jezusa, za czasów apostoła Pawła było wystarczająco dużo i myślę, że tak porównując sobie to, w jakiej my jesteśmy sytuacji, a w jakiej oni byli sytuacji, więc myślę, że możemy powiedzieć, nie jest tak źle, prawda? Jakakolwiek by partia teraz nie zaczęła rządzić, myślę, że możemy powiedzieć, nie jest aż tak źle, jak było wtedy. A to apostoł Paweł, który znał to, który przechodził przez te doświadczenia, gdzie jego rodacy cierpieli, może apostoł Paweł, gdzie apostoł Paweł też sam cierpiał, on był w stanie właśnie napisać takie słowa. Niech każdy człowiek poddaje się władzom zwierzchnim. I słuchajcie, tak wracając do tego listu do Rzymian, do rozdziału 13, apostoł Paweł podaje dwa powody, dla którego wierzący powinni poddawać się świeckiej władzy. Pozwólcie, że przeczytamy jeszcze od pierwszego wersetu, jeszcze raz niech wybrzmią te słowa. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Do tego jeszcze zaraz wrócimy. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, a jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Czyli apostoł Paweł idzie takim tokiem rozumowania, że
Każda władza pochodzi od Boga, jak mówię, do tego jeszcze zaraz wrócimy. I ponieważ pochodzi od Boga, to trzeba jej się podporządkowywać. Trzeba jej się podporządkowywać. I on tutaj mówi, że władza jest ustanowiona po to, żeby wynagradzać ludzi za dobre uczynki i karać ich za złe uczynki. Prawda? To jest rola władzy z tej perspektywy, którą tutaj wykazuje apostoł Paweł. I on mówi właśnie o tych dwóch powodach w 5 wersecie, że trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, prawda, bo cię może ukarać, kiedy będziesz źle postępował. I wiecie, i dobrze, że ludzie boją się władzy, bo chociaż to jak w jakiś sposób ogranicza przestępstwa, ale wiecie, to strach nie jest nigdy najlepszą motywacją do tego, żeby coś robić. On mówi, lecz także ze względu na sumienie, w tym 5 wersecie. To jest ten drugi powód. Lecz także ze względu na sumienie. I jakby apostoł Paweł w tym kontekście, tak, jakby chodzi mu o to, że bo władzę ustanowił Bóg. Tak, władzę ustanowił Bóg i ty ze względu na to, rozumiejąc to, tak, że Bóg jest nad tym, on to ustanawia, ty masz się temu poddawać właśnie ze względu na sumienie, wiedząc, że tam wyżej stoi Bóg. I ja zdaję sobie sprawę, że te słowa w 1 wersecie, że nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione, to chyba jeden z bardziej kontrowersyjnych tekstów, jak się trochę nad tym zastanowimy. To jeden z bardziej kontrowersyjnych tekstów. Bo kiedy pomyślisz sobie o Hitlerze, o Stalinie, o Mao Tse-tungu, o innych despotach, to mówisz sobie, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe, żeby każda władza pochodziła od Boga. Wiecie, doczytałem się w jednej z książek, że ten tekst, List do Rzymian 13:1, to był jeden z ulubionych tekstów Hitlera. Wiecie, to był jeden z ulubionych tekstów Hitlera i Hitler nakazywał, żeby w Rzeszy raz na rok przynajmniej był czytany i właściwie interpretowany. Prawda? Miał wszędzie swoich agentów i czuwał, żeby w każdych kościołach ten tekst był właściwie interpretowany i regularnie odczytywany. Bo z tym się mogą wiązać duże nadużycia. Ale słuchajcie, to nie jest odosobniony fragment w Biblii, który mówi, że nie ma władzy jak tylko od Boga, te, które są przez Boga, są ustanowione. Bo wiecie, kiedy nawet my, adwentyści, bardzo lubimy księgę Daniela na przykład. Tak? I kojarzycie, co jest w księdze Daniela w 2 rozdziale napisane, kiedy Daniel modli się w 21 wersecie, on tam mówi takie słowa, 2 rozdział 21, mówi o Bogu, on zmienia czasy i pory, on utrąca królów, i ustanawia królów. On utrąca królów i ustanawia królów. Jakby Bóg z tej perspektywy jest pokazany jako ten, który ustanawia władzę. Który ustanawia władzę. Kiedy, słuchajcie, no, czytaliśmy sobie trochę o tym Piłacie, mówiliśmy sobie o Piłacie. I jak idziemy teraz do Ewangelii Jana na przykład, tak kontynuując tę myśl, 19 rozdział, 10 i 11 werset. Ewangelia Jana 19, 10, 11. Rozmowa Jezusa z Piłatem. Kojarzycie te słowa. Rzekł więc do niego Piłat. Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z dołu, prawda, z góry. Gdyby ci to nie było dane z góry, dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Czyli Jezus dał do zrozumienia bardzo wyraźnie Piłatowi, że władza, którą ten posiadał, pochodzi od Boga. Czy Piłat był dobrym władcą? No nie. Nie był dobrym władcą. Dopuszczał się wielu nadużyć. Pewnie, ja tylko kilka znalazłem, tak? Ale pewnie spokojnie moglibyśmy znaleźć dużo więcej. Ostatecznie też dopuścił do tego, żeby
niewinny Syn Boży zginął, prawda? Więc można zobaczyć, że nie był z pewnością dobrym władcą. Ale wiecie, w Biblii znajdujemy też takie słowa, też w księdze Daniela między innymi. Tam jest w pierwszym rozdziale, drugim wersecie napisane, że kto dał władzę królowi Nebukadnezarowi, że kto wydał Nebukadnezarowi Jerozolimę, świątynię Żydów. Tam jest bardzo wyraźnie napisane, że Bóg wydał Izraelitów w rękę Nebukadnezara. Tam w drugim rozdziale też Daniel mówi, że tobie, królu, Bóg dał wszystkie polne zwierzęta, te wszystkie narody pod kontrolę. No właśnie, więc Biblia dosyć jasno mówi na ten temat. Wiecie, i tak w tym kontekście znalazłem bardzo ciekawą wypowiedź Jana Kalwina, tego wielkiego reformatora. On napisał tak, bo widział, że władza nie zawsze jest sprawiedliwa, tak? Ale rozumiał, że pochodzi od Boga. I on połączył to w taki sposób. Słuchajcie, Bóg używa niegodziwych władców jako swojej plagi, by karać grzechy ludu. Ciekawe. Prawda? Bóg używa niegodziwych władców jako swej plagi, by karać grzechy ludu. Tak parafrazując, mamy jako naród, prawda, mamy takich władców, na jakich zasługujemy. Mamy takich władców, na jakich zasługujemy jako naród. I zwróćcie uwagę, znowu wracamy do tego listu do Rzymian, do 13 rozdziału, że apostoł Paweł, on tam dalej jakby to kontynuuje i mówi, kto przeciwstawia się władzy w drugim wersecie, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. I innymi słowy, jeżeli przeciwstawiamy się władzy świeckiej, przeciwstawiamy się Bogu. Prawda? No, wynika to z tych tekstów. Jeżeli przeciwstawiasz się władzy, przeciwstawiasz się Bożemu postanowieniu. Ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych te teksty mogą być bardzo niewygodne i możemy czuć się źle, ale to czytamy w Biblii. Prawda? To czytamy w Biblii. I żeby to nie było tak kolorowo, nie usprawiedliwiając tych właśnie władców i tego, żeby zawsze być poddanymi władzy świeckiej, to słuchajcie, to chciałbym jeszcze taką jedną myśl tutaj uwypuklić, bo zwróćcie uwagę, w 4, 5 i 6 wersecie, jeżeli się przyjrzycie, apostoł Paweł trzy razy nazywa władzę świecką sługą Boga. Tak? W 4 wersecie napisał, jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, a jeżeli źle czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. I w 6 wersecie jeszcze. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Czyli patrzcie, trzy razy apostoł Paweł w tych dwóch wersetach, on nazywa władzę świecką właśnie sługami Boga. I to myślę, że powinno nam dać bardzo dużo do myślenia. Bo to pokazuje powinność władzy świeckiej, prawda? Władza świecka ma służyć Bogu. Władza świecka według tych fragmentów ma służyć Bogu. No jeżeli są sługami Boga, to ma służyć Bogu. To jest normalne, prawda? Ma służyć Bogu. I apostoł Paweł rozwija to, tak? Ma karać złych, a nagradzać sprawiedliwych. W taki sposób władza świecka ma służyć Bogu, że ma pilnować pewnego porządku. Ma karać złych i dobrze, że to robi, i ma w jakiś sposób nagradzać sprawiedliwych. Chociaż nie wiem, czy z tego też się jakoś wywiązuje. Ale no, można sobie zadać pytanie, co jeśli władza nie służy Bogu? Co jeśli władza nie służy Bogu?
Bo czasami jest zupełnie na odwrót. Wiecie, kiedy, i to nie tak łatwo zinterpretować, bo wiecie, kiedy Nebukadnezar najeżdżał Jerozolimę i ją zniszczył, no to co jak co, ale Żydzi na pewno by wtedy nie nazwali Nebukadnezara sługą Boga. Ale wiemy, że Jeremiasz, który żył właśnie w tamtym czasie, on trzy razy w swojej księdze nazywa Nebukadnezara Bożym sługą. Prawda? Trzy razy. Tego Nebukadnezara, który za czasów Jeremiasza zniszczył Jerozolimę i świątynię, on ośmiela się nazwać go sługą Boga. Bo karał niegodziwych, tak? Karał niesprawiedliwych Izraelitów. I za Asyria w księdze Izajasza też nazwana jest w pewien sposób Bożym sługą. No właśnie, więc można zobaczyć, czasami Izraelitom to nie odpowiadało, ale Nebukadnezar w pewnym stopniu wypełniał Boży plan, służył Bogu, służył Jego zamierzeniom. Ale czy Nebukadnezar służył Bogu, kiedy kazał zrobić złoty posąg i pod karą śmierci kłaniać się temu posągowi? No z pewnością wtedy nie służył Bogu, prawda? Wtedy z pewnością władza świecka nie służyła Bogu. Czy wtedy tych trzech młodzieńców, którzy sprzeciwili się tej władzy, zrobiło coś złego, coś gorszącego? Absolutnie nie, prawda? Czy można ich nazwać, słuchajcie, tak spodobało mi się jakiś czas temu takie określenie, antysystemowiec. Czy można ich nazwać antysystemowcami? Że no, sprzeciwiali się temu systemowi, który był, prawda? Nie uczestniczyli w tej grze politycznej, którą tam rozegrał Nebukadnezar. Wiecie, i te wszystkie myśli, one no, prowadzą do tego, że Bóg, gdy trzeba, to i diabła zaciąga do pługa. Wiecie? Takiego Nebukadnezara potrafił zaciągnąć, taką Asyrię. I wiecie, i to też jest ciekawe, bo z tej perspektywy możemy popatrzeć na bardziej nowożytne doświadczenia postaci typu Hitler, Stalin. Bo zwróćcie uwagę, że kiedy Nebukadnezar czy inni władcy starożytni przekraczali pewną granicę, już nie służyli Bogu, ale zupełnie się odwrócili od tego, to Bóg ich sądził. Wiecie, i to samo można zobaczyć w przypadku Hitlera, Stalina czy innych despotów, że Bóg nie pozwolił, żeby te rządy ciągnęły się bez końca, ale w pewnym momencie ukrócił to wszystko. Tak? Bóg ustanawia i utrąca królów. Jeżeli powierza komuś władzę, tak jak Piłatowi, prawda? Ale ten władca nie wykonuje tej władzy tak, jak trzeba, jeżeli nie służy Bogu, to Bóg go za to sądzi. Bóg go za to sądzi, dlatego na rządzących też spoczywa ogromna odpowiedzialność pod tym względem. Trzech młodzieńców, myślę, że spokojnie moglibyśmy w tamtym czasie nazwać antysystemowcami, którzy sprzeciwiali się temu całemu systemowi. Zwróćcie uwagę, matkę Mojżesza, która ukrywała swojego syna przez 3 miesiące, sprzeciwiając się rozkazowi króla, też można by w taki sposób określić. Czy tym położnym, które miały rozkaz, aby zabijać dzieci hebrajskie zaraz po urodzeniu. Mojżesz, który chodził regularnie do Faraona, kiedy już Bóg go powołał i kiedy wzywał go do wypuszczenia Izraelitów, też sprzeciwiał się tej władzy, prawda? Wszystkich proroków ze Starego Testamentu, a było ich całkiem sporo, którzy przeciwstawiali się polityce poszczególnych królów. Też w taki sposób można nazwać. Tak, niektórzy bardzo otwarcie karcili grzechy królów. Zwróćcie uwagę, że Estera też nie była bierna, kiedy wyszło bezbożne zarządzenie, żeby zniszczyć wszystkich Żydów. Ona nie mówiła, o dobra, teraz jest takie prawo, rząd wydał taką ustawę, to trzeba się temu podporządkować. Tak? Ale Estera zrobiła ze swojej strony wszystko, co było w jej mocy, żeby przeciwstawić się temu bezbożnemu rozkazowi. Jan Chrzciciel nie bał się występować przeciwko Herodowi, jego występkom, jego złej polityce. Jezus, to też jest, zwróćcie uwagę, tak, jeżeli chodzi o pewne satyry, pewne ironie, które czasami gdzieś tam słychać
w stronę polityków. Czy to jest dobre, żeby sobie, nie wiem, żartować z polityków, czy w jakiś tam sposób robić takie ironiczne, tworzyć jakieś ironiczne hasła? Pamiętacie, jak Pan Jezus nazwał Heroda? Lisem. Lisem go nazwał, prawda? Czyli zwrócił uwagę, że nawet Jezus odważył się użyć jakiegoś takiego obrazu, aby przedstawić władzę Heroda. Czy ludzi, którzy ukrywali Żydów podczas wojny, nazwiemy też antysystemowcami? No bo rozkaz był, prawda? Rząd ustalił coś, ale oni przeciwstawiali się. I wiecie, czasami Bóg wręcz nakazywał stawiać opór władzy. Wręcz nakazywał. Wręcz powoływał ludzi bardzo imiennie i bardzo konkretnie i mówi, przeciwstawisz się temu. Wiecie, jest na przykład taka historia, kiedy kończyły się powoli rządy wielkiego króla Salomona, który zszedł z tej właściwej drogi. To pamiętacie, jeszcze za życia Salomona Bóg powołał proroka Achaza, który poszedł do Jeroboama, który gdzieś tam pracował u króla Salomona. I prorok Achaz dał wyraźne przesłanie Jeroboamowi, że Bóg zabierze 10 plemion izraelskich rodowi Salomona i przekaże tobie. Wiecie, i Jeroboam w końcu wystąpił przeciwko rządom. Zwróćcie uwagę, on był nawet do tego powołany przez Boga. Tak, on był nawet imiennie powołany przez Boga, żeby tego dokonać. Nie wiem, czy kojarzycie taką postać luterańskiego pastora w Niemczech, właśnie podczas II wojny światowej. On się nazywał Dietrich Bonhoeffer, jeżeli dobrze wymawiam. On ukuł ten termin tania łaska. Ale w takim negatywnym sensie. Tak? On patrzył na chrześcijaństwo w swoich czasach i mówił, że właśnie ludzie lansują jakąś tanią łaskę. Tak? I przeciwstawiał się temu. Ale on naśladowanie Chrystusa brał bardzo poważnie. I na Hitlera podczas II wojny światowej były organizowane różne spiski. I on jako luterański pastor, wyobraźcie sobie, że brał udział w spisku na życie Hitlera. Ostatecznie spisek tam się nie udał, został wykryty. Dietrich Bonhoeffer został aresztowany, a następnie powieszony. Ale wiecie, zadałem sobie takie pytanie, ja chciałbym, żebyście pomyśleli trochę nad tym. Gdybyście żyli w czasach Hitlera, gdybyście jakby już widzieli, no, obozy koncentracyjne się rozpoczęły, miliony ludzi ginie. I gdybyście mieli okazję go zabić, czy byście to zrobili? Jako chrześcijanie, jako naśladowcy Chrystusa. Ciężkie pytanie, prawda? Nie wiem, może ktoś ma bardzo łatwą odpowiedź. Ja kiedy zadałem sobie to pytanie, muszę powiedzieć, że zmagam się do tej pory. Zmagam się do tej pory, gdy tak jawne okrucieństwo działoby się i mógłbym w taki sposób zareagować, że jakoś to ukrócić. Z jednej strony Biblia mówi, podporządkuj się władzy. Podporządkuj się władzy świeckiej. Bądź dobrym obywatelem. Sumiennie wypełniaj swoje obowiązki. Przestrzegaj prawa. Płać podatki. Wiernie płać podatki. Nie kombinuj tam. Nie kombinuj. Bądź dobrym obywatelem, chociaż władza nie zawsze będzie z tobą dobrze postępować, bo Paweł był bardzo dobrym obywatelem. Jezus był wzorowym obywatelem, a skończyli tak, jak skończyli. Z jednej strony bądź dobrym obywatelem, ale z drugiej strony te słowa, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich,
lepiej słuchać Boga niż ludzi. Dlatego słuchajcie, bo żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko może się zdarzyć, prawda? Różnie przyszłość może wyglądać. Ale pamiętajmy, jeżeli rząd kiedykolwiek zakazywałby posiadania Biblii, to powinieneś mieć Biblię i powinieneś ją czytać. Jeśli kiedykolwiek rząd zakazałby głoszenia Ewangelii, pamiętaj, że i tak trzeba ją głosić. Że i tak trzeba ją głosić. Jeśli kiedykolwiek rząd zabraniałby spotykać się wierzącym, pamiętaj, trzeba się spotykać. Trzeba się spotykać. Jeżeli rząd zmuszałby do aborcji w celu kontroli populacji, należy się temu sprzeciwiać. Prawda? Jeżeli rząd zakazywałby wypowiadać się przeciwko praktykom homoseksualnym, to mimo to trzeba cały czas nazywać grzechy po imieniu. Bo biada, mówi Izajasz, jeżeli zło nazywamy dobrem, jeżeli nienormalność nazywamy normalnością, jeżeli światłość nazywamy ciemnością. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, bądź wzorowym obywatelem, ale przede wszystkim obywatelem Królestwa Bożego. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen. Kochany nasz Stworzycielu, dzisiaj zderzyliśmy się może z jakimś takim trudnym, niewygodnym tematem, ale Panie, chcemy prosić Ciebie o światłość. Chcemy prosić o łaskę, która będzie potrzebna we właściwym czasie, bo może dzisiaj nie mamy niektórych dylematów, ale Panie, historia pokazuje, że czasami wydarzenia na świecie, w kraju potrafią tak szybko się zmienić, z dnia na dzień. Panie Jezu, nie wiemy, czy przyjdzie nam żyć jeszcze w jakiejś względnej normalności trochę tutaj na tym świecie, ale Boże, chcemy prosić Ciebie, abyśmy potrafili zajmować właściwą postawę, żebyśmy, Boże, potrafili szanować władzę, żebyśmy potrafili w tych wszystkich punktach, gdzie można się jej poddać, mimo że jest to niesprawiedliwe, czasami krzywdzące dla nas, żebyśmy potrafili, Panie, z pokorą przyjąć to. Ale Panie Jezu, kiedy tylko trzeba będzie się przeciwstawić, kiedy tylko trzeba będzie stanąć w sprzeciwie, to chcemy, Boże, prosić Ciebie już teraz o odwagę, żebyś przygotowywał nas na te sytuacje. Boże, żebyśmy nie kochali tutaj tak swojego życia, aby to nas trzymało w jakimś takim, za wszelką cenę w jakimś komforcie, ale Boże, żebyśmy potrafili cały czas nazywać rzeczy po imieniu, żebyśmy potrafili przeciwstawiać się okrucieństwu, tym różnym grzesznym, diabelskim agendom. Panie, daj, żebyśmy godnie mogli reprezentować Ciebie jako ambasadorzy Twojego Królestwa tutaj na tej ziemi, bez względu na okoliczności. Prosimy, Ojcze, o tę łaskę właśnie w drogim imieniu Pana Jezusa. Amen.